Musicie zrozumieć jedną najważniejszą rzecz. Kobiety mają słabość na punkcie odważnych mężczyzn. Odbija im, gdy facet jest odważny. Odbija im na punkcie tego chłopaka. Kobieta ma mokro, gdy chłopak pokazuje odwagę. Kobiecie miękną nogi. Nogi robią się z waty, gdy facet jest odważny. To działa tak samo, jak na nas działa piękno kobiety. Nie jednego faceta sam wygląd kobiety potrafi po prostu tak onieśmielić, że on po prostu będzie się cały telepał. Podejdzie do niego dziewczyna, która przykładowo ma super wielki biust, pięknie wyeksponowane ciało, młodziutka, super zgrabna, podchodzi do ciebie, a ty już się cały telepiesz. Ty już nie wiesz, co powiedzieć, bo miękniesz, rozumiesz? Miękniesz. Tak samo jest z kobietami, dziewczynami, z gatunkiem żeńskim. Naprawdę. I teraz zobacz, nieważne, czy ci wyszło, czy ci nie wyszło, jeśli pokazujesz, że jesteś odważny, to nawet jeśli powie, że ma chłopaka, no nie? I naprawdę będzie miała tego chłopaka, to uwierz mi, za dwa dni ona może zerwać z tym chłopakiem, bo po prostu tak jej skasowałeś po prostu mózg swoją po prostu pewnością siebie, że ona nie może o tobie zapomnieć. Rozumiesz? Że ona nie może o tobie zapomnieć. Wyobraź sobie taką sytuację, siedzi pięć dziewczyn na ławce, no nie? Pięć dziewczyn siedzi na ławce, wszystkie hot, top, no nie? I ty sobie wybrałeś tą piękną blondynkę. Tą najładniejszą, z białą koszulką, której po prostu biust się wylewa, no nie jest gorąco, jakaś spódnica i ty zagadujesz do niej. Bum! W ogóle totalna olewka, gadasz z nią. I pomimo tego, że ci powie, że ma chłopaka, na co ty powiesz, okej, okay, spoko, no nie, olewka, ona powie, nie, ale ja naprawdę mam chłopaka. Dobra, rozumiem, to trzymaj się, no nie, ona, no pa. I później ona już o tobie nie może zapomnieć, rozumiesz? Ona już o tobie nie może zapomnieć. Jeśli jej gościu nie był tak odważny, poznając ciebie, to uwierz mi, jest to kwestia czasu. Jest to kwestia czasu, kiedy po prostu zacznie cię szukać. Jeśli jeszcze jesteście z jednego miasta, no nie z jednej szkoły, to uwierz mi, już wpadłeś w jej sidła i na pewno ciebie gdzieś tam nie oleje. Tylko po prostu będzie potrzebowała czasu, bo to w niej będzie musiało gdzieś tam urosnąć, no nie? Zasiałeś swoje ziarno, to teraz spokojnie, no nie? Jeśli ona cię zobaczy, to za każdym razem będzie przypominała jej się ta historia. Za każdym razem, gdy cię będzie widziała w tobie męskiego, silnego samca, odważnego i uwierz mi, no większej atrakcyjności już nie możesz uzyskać, rozumiesz? Nie możesz uzyskać. To tak jak widzisz gdzieś tam super piękną dziewczynę, która przykładowo, no, podoba ci się. No to ona już ma najwyższą u ciebie atrakcyjność, no nie? No podoba ci się. Dlatego, no mówię, nie patrz na to, czy ci wyszło, czy nie. Uwodzenie jest to proces. Uwodzenie jest to proces. To, że ci powiedziała nie, to, że miała chłopaka i gdzieś tam odpuściłeś z klasą, to, że przykładowo powiedziała, że nie jest zainteresowana, jeszcze nic nie znaczy. Rozumiesz? Nic jeszcze nie znaczy. Jeszcze nic nie znaczy. Czasem miałem tak, że zagadałem do jednej czarnuli. Dała numer, szła sama. Później do niej dzwonię, nie odbiera, nie odzwania, okej, okay, olewka. Za trzy dni siedzą jakieś laski na ławce. Jakaś blondi mi się mega spodobała, była najlepiej ubrana, największy biust i tak dalej, długie, super białe praktycznie włosy, kosmos. Idę, podchodzę do tej blondi, patrzę, obok niej siedzi dziewczyna, do której zagadałem kilka dni temu. Olewka totalna, gadałem tylko z blondi. Gadałem tylko z blondi. Pomimo tego, że blondi powiedziała, że ma chłopaka, powiedziałem, okej, okay, spoko, trzymaj się, to i tak po tygodniu mnie
ogarnęła, znalazła mnie. Rozumiesz? Dlatego ja nigdy nie uważam, że jeśli dostaję olewkę od dziewczyny, to przegrałem coś. Nie. Nie bałem się podejść, nie bałem się powiedzieć to, co poczułem, gdy ją zobaczyłem. I naprawdę pamiętaj, że nie wszystkie dziewczyny no zawsze będą na tak. Uwierz mi, że jeśli podejdę do 10 dziewczyn i wszystkie są na tak, to mi się nie chce podchodzić do dziewczyn. Mi się nie chce podchodzić, bo jest za łatwo. Jest za łatwo. Jest za łatwo. Nie lubię, jak jest łatwo. Ja lubię, jak mam przykładowo serię niepowodzeń. Lubię, gdy podejdę do 7 dziewczyn, wszystkie nie dały numer, wszystkie przykładowo olewka. Bo wtedy ta 8, do której podchodzę, która jest najbardziej top z tych wszystkich, się zgadza. I wtedy ja po prostu mam uśmiech na twarzy i po prostu czuję, że jest spoko, jest fajnie. Bo gdybym podszedł, powiem ci tak, jeśli podchodzę do dziewczyn, do 4-5 dziewczyn, wszystkie mi dadzą numer, to ja na 99,9% 3 z nich odrzucę. Nawet nie zadzwonię. Zawsze dzwonię do tej najładniejszej, najpierw. I przykładowo ta najładniejsza, dajmy na to, jasne, możemy się jutro spotkać, dobra, papa. I jutro przychodzi. No to po co mam dzwonić do tych 3? Odrzucam. I się spotykam z tą blondi. Jest wszystko fajnie, super. No i przykładowo za 3 dni już z tą blondi doszło do czegoś głębszego, ale dalej się z nią spotykam, to mi się nie chce dzwonić do tamtych 3, bo już ich nie pamiętam, tylko idę w miasto, biorę nowe laski, nowe numery, rozumiesz? To tak jakbyś wsadził chleb do zamrażarki. No ja się nie bawię w odmrażanie. Ja idę po świeży, rozumiesz? Idę po świeży bochenek. I biorę tyle, ile mogę zjeść. Jeśli kupię za dużo, no to trudno, zmarnuję się, nie zamrażam. Czasem jest tak, że laska sama gdzieś tam po kilku dniach, czemu się nie odezwałeś, ej, miałeś się odezwać, pamiętasz mnie jeszcze? No to wtedy dobra, mówię, dobra, dzwonię już, jak prosi, jak dziewczyna mnie prosi, to jestem taki, że jak ktoś mnie prosi, to zawsze mu pomogę. Więc jak dziewczyna prosi mnie, dzwoni, no to się z nią spotkam, nagradzam ją. Nagradzam ją za dobre zachowanie, zawsze. Także no mówię, nie przejmuj się. Ja na przykład mam tak, że zagaduję. W moim mieście zagaduję, zagaduję, jeszcze raz zagaduję. I czasem jest tak, że idąc przez miasto, już połowę miasta, lasek, to już mnie znają. No nie? Nieważne, czy był plus, czy minus, czy dziewczyną się spotkałem, czy dała mi numer, czy mi olała, czy mi dała. Ważne, że mnie kojarzą. Dużo się uśmiecha i tak dalej. No nie? Mi to wystarczy. Mi to wystarczy. Bo uchodzenie jest to proces. I dzisiaj mnie olała. Ale za tydzień pójdę na imprezę w sobotę. I ta laska tam będzie. I czasem to wystarczy. Czasem to wystarczy. Żeby ta dziewczyna sama do mnie przyszła, przytuliła mnie i po prostu i wtedy ją gdzieś tam biorę do auta, czy spędzam z nią wieczór i tyle wystarczy. I tyle wystarczy. Dlatego nigdy, nigdy nie myśl negatywnie. Rozumiesz? Nigdy nie myśl negatywnie. Bo zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. Pamiętaj, że są inni faceci i ktoś mógł podejść też przed tobą, rozumiesz? Dlatego twoje podejście, okej, było fajne, ale inny chłopak, przykładowo, który słucha moich podcastów, podszedł do niej, rozumiesz? I ja wtedy, no, tak naprawdę nie robię na niej wrażenia. Być było spoko, fajnie, mój chłopak też do mnie tak samo podszedł. No aha, no i to już muszą być wtedy inne okoliczności. Ja muszę wtedy ją na kilka minut gdzieś tam wziąć, no nie, ale czasem tych kilka minut nie będzie.
Także to, że mi nie wyszło, nic nie znaczy. Ja jestem zadowolony z siebie, że mogłem podejść do dziewczyny. Ja jestem zadowolony z tego, że do niej zagadałem. Dzisiaj mamy maj. I rano jechałem do paczkomatu odebrać paczkę. I szła jedna dziewczyna. Zagadałem. Nie dała numeru. Powiedziałem, ok, rozumiem. Trzymaj się, ona pa. Wracając do domu, na ławce siedziały cztery laski. Jedna mi się spodobała, zaparkowałem, podbiegłem i też mi nie wyszło. Po prostu miała chłopaka, no nie? Ale podała gdzieś tam rękę. Dała, powiedziała, jak ma na imię, no nie? Tylko, że jak chciałem się już umówić, no nie? No to wtedy powiedziała, że ma chłopaka. Powiedziałem, ok, rozumiem, obok koleżanki po prostu cisza, no nie? Po prostu wszystkie już najlepiej to by palcem kręciły z podniecenia. No nie? No i wróciłem do domu i powiem tak, dzień się jeszcze nie skończył. Dzień się jeszcze nie skończył. Ja robię praktycznie codziennie, no numer praktycznie robię. Będę szedł na trening, będę na treningu, przez okno może jakaś iść, no nie. Także mówię, dzień się jeszcze nie skończył, a nawet jak się skończy, to nie mam do siebie pretensji. Nie mam do siebie pretensji, bo zagadałem. Najgorzej będziesz miał, gdy widziałeś tą dziewczynę i do niej nie zagadałeś. Wtedy twoje myśli cię zjedzą, dojadą cię. Będziesz myślał, mogłem zagadać, jejku, czy ja ją jeszcze spotkam. I tak właśnie myślą przegrywy. Tak właśnie myślą goście, którzy nie są odważni. Oni myślą, ja działam, rozumiesz? Ja działam, bez względu na wynik działam, a wyniki przyjdą same. Wystarczy działać, wystarczy się cieszyć podejściem. Mi sprawia radość, że podchodzę i mogę pokazać moją pewność siebie panience. To mi wystarczy. To mi wystarczy. Dlatego bądź odważny, bo nic tak nie działa na kobiety jak odwaga. Odwaga zwana też pewnością siebie. Jest to po prostu taki bodziec, to tak silny bodziec, że dlatego tak wiele dziewczyn, mając chłopaka, leci w me ramiona. Bo to, że ja przykładowo odbijam dziewczynę, to jest pokazanie najwyższej odwagi, najwyższej pewności siebie. I nieważne, czy gość jest gangsterem, czy po prostu zwykłym takim graczem. Dla kobiety pokazujesz wtedy, że jesteś naprawdę odważny, masz jaja, żeby ją gdzieś tam zabrać, wyrwać, odbić i ona wtedy oczy jak 5 złotych, no nie, świecą jej się i po prostu wchodzi w najwyższy stan atrakcyjności twojej osoby, jaki jej możesz gdzieś tam pokazać, dać. Rozumiesz? Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.